Cześć! Skorzystamy z fizyki jako źródła dobrej zabawy. Przedstawię Wam pomysły na świąteczne eksperymentowanie. Na luzie, bez specjalistycznej aparatury, przedziału ufności i niepewności pomiarowej. Czasami zachęcę Was do zastanowienia się nad obserwowanymi zjawiskami. Mam nadzieję, że eksperymenty zaciekawią Was i Waszych bliskich. Zaciekawienie uznaję w ogóle za jeden z najważniejszych stanów. Jeśli go doświadczycie, to cel tego wykładu zostanie osiągnięty. Pokaz eksperymentalny można też wykorzystać praktycznie. Na przykład łatwiej jest mi przed Mikołajem podczas rozdawania prezentów zaprezentować jakiś pokaz eksperymentalny zamiast piosenki. Jest dla mnie łatwiej, a dla Mikołaja i całej reszty o wiele przyjemniej. Skoro to takie fajne, to zaczynajmy. Jesteś? Podczas spaceru korzystamy z siłowni plenerowej, a dokładnie z twistera. Rozkręcamy się i będziemy przyciągać do siebie i odsuwać ramiona. Możecie przy okazji zastanawiać się, czy, jak i dlaczego zmienia się nasza energia mechaniczna. Warto na spacer zabrać ze sobą również hantle. Warto ten eksperyment powtarzać w każde święta. Pozwala szybko zorientować się, kiedy przesadziliśmy z celebracjami. Przed nami eksperyment pod tytułem Bujaj, jeden z moich ulubionych. Tym razem w odsłonie świątecznej. Dlatego do 2, a najlepiej 3 jabłek przywiązujemy do każdego z nich linkę, sznurek lub mocną nić, długie na około 70 cm. Między dwoma obciążonymi krzesłami rozwieszamy linkę lub sznurek. Wieszamy na niej dwa jabłka, oplatamy rozciągniętą linkę nitkami przyczepionymi do jabłek i blokujemy na przykład spinaczem do bielizny. Drugie wahadło powinno mieć tę samą długość. Sprawdzamy, czy mniej więcej długości wahadeł są takie same. Teraz rozbujamy jedno wahadło i obserwujemy, co się dzieje. Widać, że drugie wahadło przejęło te wahania od pierwszego. Teraz ono się waha, ale sytuacja się powtarza. Jabłka przekazują sobie te wahnięcia. Jest to o tyle zastanawiające, że w tej sytuacji wahają się mniej więcej tak samo. Więc dlaczego te wahania przepływają z jednej strony na drugą? Dlaczego te jabłka sobie przekazują je w tym momencie, gdy wahają się mniej więcej tak samo? Sytuacja jednego z nich musi być inna od sytuacji drugiego jabłka, bo inaczej wahadła by po prostu po pewnym czasie wahały się tak samo. Można się na to patrzeć godzinami. Pobawimy się jeszcze kilkoma modyfikacjami tego eksperymentu.
Teraz wychylimy jabłko wzdłuż rozciągniętej linki między krzesłami. Lepiej teraz widać, na czym polega różnica między jabłkami. Historia się powtarza, aczkolwiek wyraźnie wolniej. Dowieźmy jeszcze jedno wahadło o takiej samej długości i znowuż wprawiamy w ruch prawe jabłko. O, widać, że dostaliśmy ciekawy układ w tym momencie. I wróciliśmy do pierwotnego stanu. Odgramy teraz metalową kanapkę. Potrzebne nam będą 2 złotówki i 5-groszówka. Na złotówkę kładziemy 5 groszy i przykrywamy wszystko drugą złotówką. Ja będę puszczać dolną złotówkę, tak żeby nie wypuścić z palców górnej. Zakładamy się. Ja twierdzę, że zawsze dolna złotówka i 5-groszówka spadną odwrócone, czyli 5 groszy będzie na dole. Wy twierdzicie, że będzie odwrotnie, albo że będzie to losowe. Sprawdźmy. Wygrałem. Jeszcze raz. Znowu wygrałem. Jeszcze raz. Znowu wygrałem. Dam wam jeszcze jedną szansę. Znowu wygrałem. Słyszę głosy, żebyśmy odwrócili teraz zakład. Nie ma sprawy. Będę po prostu upuszczać te monety z większej wysokości. Ale żeby efekt końcowy był wyraźny, czy się odwróciły, czy nie, potrzebuję skleić te monety taśmą klejącą. Na górze mamy przyklejoną 5-groszówkę. Wygrałem. Ponownie. Jeszcze raz. Należy pamiętać, żeby upuszczać monetę bardzo powoli. Trzymać monetę bezpośrednio za nią, a nie poprzez taśmę klejącą. Zaczynamy serię zabaw ze światłem i wodą. Potrzebny nam będzie jakiś asymetryczny rysunek lub zdjęcie, albo przedmiot oraz różne przezroczyste naczynia. Na początek szklaneczka. Nalewamy do niej wody i obserwujemy, co się dzieje. Jak widać, postacie zamieniły się miejscami. Możemy jeszcze poeksperymentować z ustawieniem. I sprawdzić oczywiście, że nic się nie zmieniło z oryginalnym rysunkiem. Spróbujmy postawić szklankę bliżej oczu.
jeszcze kilka obserwacji. A teraz obejrzymy ten obrazek spod stołu. I jeszcze podobne radości z większym cylindrycznym naczyniem. Znowu już widzimy ten obrazek, chociaż ciągle coś jest z nim nie tak. I jeszcze na koniec wersja dla wymagających. Dziwne zawieszenie. Dlaczego ono jest dziwne? Takie wydaje się przeważnie na pierwszy rzut oka. Jeden z drutów, ten górny, nie dotyka podłoża. Zawieśmy na nim karteczki, żeby było wyraźniej go widać. Górny drut jest połączony z dolnym za pomocą czterech gumek. Wszystkie gumki są napięte, druty nigdzie się nie stykają, są od siebie oddalone. Jak widać, można tę konstrukcję odwrócić. Przypatrzmy się jeszcze temu dziwnemu zawieszeniu z innej perspektywy. Ponownie zawieśmy karteczki, aby pokazać wyższy, niedotykający podłogi drut. Powstaje pytanie, czy można zmniejszyć liczbę gumek. Spróbujmy zdjąć tę gumkę. No, jak widać, konstrukcja się niszczy. Podobnie będzie z tą gumką. Podobnie byłoby z tą gumką. Tej gumki nie będziemy nawet próbować zdejmować, bo już pewnie zorientowaliście się, że jest kluczowa dla tej konstrukcji. Odwróćmy jeszcze to do góry. I
jak widać, bez problemu się utrzymuje. No i na koniec przetnijmy tę gumkę, której się łatwo nie daje zdjąć. Uwaga! Aby skonstruować takie dziwne zawieszenie, potrzebujemy dwóch kawałków sztywnego drutu. Próbowałem wykonać to zawieszenie z dużych spinaczy biurowych, ale okazały się jednak za małe. Innym przedmiotem, który jest przeważnie w zasięgu, jest metalowy wieszak. Taki wieszak po prostu trzeba tylko rozkręcić. Następnie z wieszaka formujemy figurę, która będzie częścią dziwnego zawieszenia. Taki kształt powinien wstępnie wystarczyć. Gdy mamy już dwie takie kształtki, odpowiednie połączenie za pomocą czterech gumek nie powinno przysporzyć Wam już trudności. Czas na klasyczny eksperyment świąteczny, czyli niewidzialnego dusiciela. Do pojemnika wsypujemy sodę oczyszczoną oraz wlewamy ocet, po czym przykrywamy ten pojemnik tekturką. Czekamy chwilę i gasimy świeczki, wylewając na nie niewidzialną zawartość dzbanka. Raz wesoło, a raz smutno. W moim plecaku turystycznym z młodzieńczych lat znalazłem ukryte na czarną godzinę 20 tysięcy złotych. Na banknocie widzimy podobiznę Marii Curie Skłodowskiej, która się lekko uśmiecha. Jeśli przypadkowo nie dysponujecie banknotami o tak wysokich nominałach, możecie wykorzystać jakikolwiek rysunek lub zdjęcie, na którym widać twarz na wprost. Nieznaczna modyfikacja takiego banknotu pozwala uzyskać ciekawy efekt. W zależności od kąta widzenia widzimy uśmiechniętą twarz lub smutną. Podobnie z prostym rysunkiem. Teraz zabawkę zwaną nurkiem. Potrzebujemy do tego niewielkiego pojemnika. Proponuję użyć 5-mililitrowy pojemnik z płynem fizjologicznym. Otwieramy go, wylewamy przynajmniej częściowo płyn i obciążamy w okolicach wylotu, na przykład spinaczem, dużym spinaczem biurowym. Można ten pojemnik przebić tym spinaczem. Sprawdzamy, jak nasz sznurek zachowuje się w wodzie. Powinien ledwie wystawać ponad powierzchnią wody. Jeśli nurek słabo się zanurza, doczepiamy do niego jeszcze 2-3 dodatkowe spinacze biurowe. Można go obciążyć oczywiście w inny sposób. Po obciążeniu 3-4 dużymi spinaczami biurowymi, dobraniu odpowiedniej ilości wody w środku, nurek powinien pływać jedynie lekko wynurzony. Jeżeli będzie wystawał za dużo, będzie trudno się bawić tą zabawką. Dociążonego nurka wkładamy do butelki pełnej wody. Zakręcamy butelkę. I ściskamy.
nurek płynie w dół. Jeśli musicie bardzo mocno naciskać butelkę, by nurek zatonął, to znaczy, że nie dociążyliście nurka. Należy go wtedy wyjąć i albo dociążyć kolejnym spinaczem, albo dopełnić go trochę wodą. Można oczywiście wymyślać różne zabawy. Najciekawiej jest tak doważyć nurka, aby po dotknięciu dna, nawet po puszczeniu butelki, nie wypływał. Zastanówcie się, dlaczego jest to możliwe. Doświadczenie pod kloszem. Prawdopodobnie najczęściej błędnie tłumaczony eksperyment. Do talerza nalewamy wodę. Zapalamy świeczkę. Nakrywamy świeczkę szklanką. Widać, że woda w szklance się podniosła, a świeczka zgasła. Możemy podnosić szklankę i woda w niej pozostaje. Próbujmy urozmaicić sobie to doświadczenie za pomocą kawałka plastikowej płytki. Świeczkę stawiamy na tej płytce i ją zanurzamy. Zapalamy i podobnie jak poprzednio przykrywamy szklanką. Widać teraz, że więcej się dzieje. Możemy wyjąć taką świeczkę z wody razem z tą plastikową podstawką. Oczywiście możemy robić podobne triki bez świeczki. Teraz zrobimy chmurkę. Bierzemy butelkę, częściowo opróżnioną z wody. Odkręcamy. Zapalamy zapałkę. I wrzucamy ją do butelki z wodą. Zakręcamy korek. Butelka jest na razie przezroczysta. Teraz zaczynamy pracować. Ściskamy, rozpuszczamy. Ściskamy, jest przezroczysta, puszczamy. Mamy chmurkę. Ściskamy, puszczamy. I tak przez całe święta. Ściskamy, puszczamy. Jeśli znajdziecie diagram fazowy wody pod choinką, to zastanówcie się, jak to możliwe, że podczas zmniejszania ciśnienia następuje kondensacja. Spróbujmy jeszcze otworzyć tę butelkę. Trzeba to robić ostrożnie, żeby nie wylać wody. Ściskamy butelkę i otwieramy. Eksperyment działa też z mniejszą ilością wody. Ponownie zapalamy zapałkę, wrzucamy i zakręcamy.
i kropelki wody. Chmurki. Mamy przezroczystą parę i kropelki wody. Chmurka. Chmurka sobie przepływa. Czas na inną chmurkę. Tym razem spróbujemy bez zapałki. W zakręconej butelce mamy odrobinę wody. Będziemy teraz skręcać tę butelkę. Korek powinien być tak dokręcony, aby podczas tego skręcania nie przepuszczał powietrza. Zaczynamy. Zapałek. Ze względu na nastrój świąteczny można je odpowiednio ozdobić. Nazwa zabawy to ciężki nos. Już wyjaśniam, skąd się bierze. Klęczymy na podłodze, przystawiamy łokcie do kolan, na odległość wyciągniętych palców wskazujących umieszczamy pudełko zapałek, czyli tymi palcami dotykamy pudełka zapałek. Teraz już nie wolno dotykać podłogi rękami. I mamy za zadanie dotknąć nosem pudełka zapałek. Nie wolno się przesuwać na nogach, nie wolno rękami dotykać ziemi. Próbujemy. Niestety nie udaje się. Druga próba. Mimo długiego nosa mam problemy. Zauważcie, że mogę oderwać stopy od ziemi, ale nie mogę ruszać kolanami. Nie udaje mi się. Spróbujmy kogoś innego poprosić o wykonanie tego zadania. Spróbujemy z inną osobą. Pudełko przy końcach palców wskazujących, łokcie przy kolanach i próbujemy. Powolutku. Bez kłopotów. Dziękuję bardzo. Zachęcam Was do zrobienia badań statystycznych wśród swoich bliskich i znajomych. Być może zauważycie pewną korelację i dojdziecie do tego, co jest istotne przy wykonaniu tego ćwiczenia. Dobrze. Powoli zbliżamy się do końca. Pamiętajcie, że gdy Wam coś nie wyjdzie z tych eksperymentów, to nie szkodzi. Ludzie często mówią, gdy im coś się nie uda, że to był właśnie eksperyment. Może wyjdzie coś innego, ciekawszego. Żona sugeruje mi wyprodukowanie komedii z tych fragmentów, gdy eksperyment mnie zaskoczył i musiałem osuszać na przykład całe biurko. Weź poczekaj. No? Dzieci i fizycy z definicji potrafią się dziwić. A że w każdym jest trochę z dziecka i z fizyka, to mam nadzieję, że Wam i Waszym bliskim eksperymenty się spodobają i będą przyczyną wielu miłych rozmów, rozważań. Eksperymentowanie to nowe świętowanie. Najlepszego!